Hej, 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 z tej strony Kaspi. Wróciliśmy tutaj do Hoja Czwóreczki, Red Flowa. I co? Teraz chcę dokończyć w tym odcineczku serię tą. I pytanie, bo mamy teraz najnowszy patch do gry. I zasadnicze pytanie. Tutaj, czy jakiś taki modzik, jakiś konkretny, bo teraz ostatnio nie za dużo nie nagrywam, tak z około 3 odcinki tygodniowo. I teraz pytanie, czy chcecie na przykład, żebym nagrał jakąś serię z modów Old War Blue albo Ecclesia at War, czy też na przykład coś innego, czyli po prostu spróbować tutaj na przykład zrobić jakieś achievementy, chociaż nie wiem, tylko na pewno nie będę chciał wszystkich achievementów, bo już jakiś czas temu tak jakoś, powiem szczerze, przestało mnie to jarciać albo interesować to całkowicie, żeby tam wszystkie te... Bo część achievementów jest fajna, część jest na zasadzie dziwna. Dobra, tu. Dobra, bo jak tu, bo chcę pokonać dzisiaj Francję, a co dalej wyjdzie, to już zobaczę. Bo jak wygląda tutaj ogólnie transport? What the hell? What the... Oh my goodness, really? Gdzie my tu mamy? Dobra, co tutaj mamy? Tu, to, to, to i to. Trzeba zdobyć, powiem szczerze, przy zmianie, chyba jedna z lepszych zmian ogólnie samej mechaniki growej tutaj, to ta, że po prostu tutaj mamy teraz w każdym miejscu te miejsca z zaopatrzeniem. To jest chyba jedna z najlepszych zmian, jakie wprowadzono ostatnio. I powiem, że to chyba jest najlepsza zmiana, którą tutaj zrobili od dłuższego czasu i tyle. Dzięki temu trochę inaczej w ogóle wygląda gra, w ogóle w jakimkolwiek sensie tutaj taktycznym, troszkę bardziej i powoli zaczyna się przyozdabiać bardziej ta gra w Hoja Trójkę. Chociaż Hoj Trójka miał też część rzeczy fajnych, część rzeczy... Powiedzmy, że czwórka jest na pewno lepsza. Jak to wygląda? Musimy pokonać tych dwóch, dobra. To musimy szybciutko załatwić ten temat tutaj, dobra. W jakim miejscu tutaj możemy zaatakować, żeby oni dostali ładnie w cierki? Nawet widzę gdzie. Dobra, dobra.
State of Tomorrow ile? What? Jak to wygląda w ogóle? Paryż? No musimy zdobyć Paryż. Co? Nie. Serio? A, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Powiem serio, to tutaj co tu się dzieje, to już... Średnio to widzę. Przy ich ilości, what? Ja mam więcej niż oni. What the hell? O, dobra, no, spoko. O, będziemy mieć więcej tutaj manpowera. Dobra, 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 dobra. Weźmy tą rzecz. Tutaj, co tu możemy? Zacznijmy te rzeczy robić, chociaż i tak nie potrzebuję ich za bardzo. Mamy, no, szybciutko to już myślę, że jak załatwimy tutaj Francuzów i tych Włochów, to już będzie w ogóle całkowicie inna sytuacja. Aha, okej, okay, dobra. To jest takie na zasadzie, what the hell? Dlaczego oni w ogóle, what? Dobra, 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 dobra. Trzeba tutaj załatwić ich w tych konkretnych miejscach i już powinni za chwilkę tutaj adios zrobić. Szczerze, spróbujmy tak zrobić. O. I kliknijmy tu. Lotnictwo. Dobra. Widzicie, będę ciapa ja. Gdzie ja to ustawiłem? Tu i tu. Dobra.
Nie. Dobra, czyli ustawiamy się na tej granicy, załatwiamy temat z nimi i koniec. Tak? Czy nie? No powinni zniknąć. Serio? Serio? No w takim sytuacji jak oni, kiedy już nie mają jednostek na froncie i wysyłają na mnie desanty? What? No dobrze, ile oni mają jeszcze tych 14, what the hell? Jak wy to zjedliście w ogóle tych Niemców, że to zrobiliście, what? What? Au! Ustawmy tu i drugi atak tutaj i już powinniście ich załatwić tu całkowicie. Przynajmniej taką mam nadzieję. No, dobra. Jak tam State of Tomorrow będzie, no, cała Afryka Zachodnia, Iberia, pół Niemiec i Francja i pół Wysep Iberyjski. Iberyjski, a to jest Apeniński? Włochy. Ulepszone to, dobra, bo co wy tutaj macie, tu mógłbym przenieść na ten, na ten region tutaj, tylko, serio, a tu mamy jakieś lepsze lotnisko, nie chce mi się bawić w przełączanie tych, dobra, Dobrze, to pierwsze co ja chcę zrobić, to chcę zrobić w taki sposób, to zjadamy całą Afrykę. Więcej Afryki zjemy, jak najwięcej jej. Dobrze, nieźle. Teraz zjemy Francję. Jak najwięcej Francji zjemy.
I oki, jak to wygląda sytuacja? Bo co to w ogóle... Aha, dobra. W sensie, tu mogę pójść, ale tak średnio mi się chce. I powiem szczerze, jedynie co, to teraz mógłbym pójść tutaj, jedynie co to zjeść, dwa regiony. Czytaj, o, co się wydarzyło, że dlaczego tutaj nie chcą. A, dziwne, dobra, mniejsza. Zjedzmy ten region i tyle. To myślę, że możemy sobie na tym odcineczek skończyć. Ja tylko sobie tutaj, nie wiem, mógłbym się pobawić tu, żeby coś tu porobić, ale bez przesady. Wydaje mi się, że to by było bez sensu, żebym tutaj przedłużał tą serię już jeszcze bardziej. Już i tak wydaje mi się, że w poprzednim odcinku mogłem skończyć i też by było w miarę spoko. Bo jedynie co, to tam mógłbym jeszcze teraz zawalczyć tutaj ten i z Austrią zaatakować i ją tutaj pokonać możliwe, ale nie, myślę, że to jest chyba wystarczający dobry już moment na skończenie. State of Tomorrow, mamy tutaj w Etiopii, tutaj ten region, tu mamy region i tu mamy region. Jakbym ktoś się upierał, to mogę zawsze mógłbym spróbować tych zaatakować, bo ile oni w ogóle mają armii? Ile im? 20 do 9. Ile oni mają? Do 2 milionów. No to ja, jakbym się postarał, to bym mógł tutaj wysłać na ten region. I tu, co miałem, te samoloty, bo ja już je usunąłem? Chyba usunąłem. Dobra. I tu, jakbym zrobił coś takiego. Chwileczkę. Fajtery. O, Naval Bomber. Jakbym zaczął tak robić, w końcu mógłbym tutaj się przygotować i zniszczyć im po prostu to i tyle. I o, tutaj na przykład bym zrobił jeszcze lepszy radar w tym rejonie, zacząłbym niszczyć wszystko, co stąd tutaj jest i tyle, no. Tak powiedzmy w skrócie, zabawa by była przednia. I uważam, że chyba jednak nikt nie będzie chciał tego oglądać. Już żebyśmy podbijali ten region świata, więc no nie. O, ale to tak, to wtedy powiem. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcineczku, w którym, nie wiem, zobaczę jeszcze po komentarzach, czy będę nagrywał, co będę konkretnie nagrywać wtedy, żeby też już mieć jakiś lepszy ogląd sytuacji, w którą stronę tutaj podejść, czy to podejść w stylu, żeby jakiś achievement, czy też Old War Blue, bądź na przykład Chris at War, coś takiego, cokolwiek z tych tematów. Więc trzymajcie się, hej.